Rolnik jest to wspaniała szkoła, panuje tu bardzo rodzinna atmosfera, wszyscy są życzliwi, każdy chętny pomocy. W naszej szkole organizowane są też staże zagraniczne, które pozwalają uczniom na miesięczną praktykę poza granicami naszego kraju. W tym roku odbyły się 3 takie staże. Uczniowie mogli jechać do Wielkiej Brytanii, do Włoch oraz do Hiszpanii i mogli tam pogłębiać swoją wiedzę, a także są bardziej teraz rozchwytywani na rynku pracy. Ta szkoła przechodzi tak jakby z pokolenia na pokolenie. Wszyscy bardzo są tu życzliwi, każdy bardzo im polecał tą szkołę. Uczniowie i nauczyciele są naprawdę wspaniali. Każdy nauczyciel bardzo chętnie pomaga, jeśli ktoś ma jakiś problem, więc ta szkoła naprawdę to duże perspektywy na przyszłość. Jest dużo wspaniałych kierunków, które naprawdę są przyszłościowe. Mamy tu kierunki, które są bardzo praktyczne, bardzo przydają się w życiu. Ja jestem na kierunku hotelarstwo. Uważam, że to jest bardzo praktyczny kierunek. Ta wiedza, którą tutaj dostajemy, może się przydać w każdej dziedzinie, czegokolwiek. I uważam, że tu są fajni ludzie, nauczycieli bardzo lubię, są bardzo pomocni. Nigdy się nie wstydzę zapytać o pomoc i prosić o pomoc. I nauczyłam się tu tak naprawdę więcej czasem niż w gimnazjum, jeśli chodzi o języki na przykład. Przede wszystkim zainteresował mnie kierunek. Jestem na kierunku logistycznym, także myślę, że to przez to nabiorę doświadczenia i myślę, że znajdę świetną pracę. W naszej szkole panuje rodzinna atmosfera, mamy świetną kadrę nauczycielską. Uczniowie są dosyć tacy otwarci i gotowi na nowych ludzi, możemy im pomagać, możemy naprawdę ich wspierać na samym początku. Organizujemy, no jak widać, w całym roku szkolnym pełno imprez, które nas łączą. Mamy różne święta, także jest organizacja, samorząd świetnie pracuje. No jak co roku staramy się pokazać to, co mamy najlepszego do zaoferowania młodzieży gimnazjalnej, aby zaszczyciła nas swoją obecnością i w jak najliczniejszym gronie złożyła deklarację do naszej szkoły. Mamy atrakcyjne kierunki. Każdy kierunek wystawia się, promuje, pokazuje, co po tym kierunku dana osoba może robić, gdzie dostać pracę, czy otworzyć swój własny biznes. Także kierunki takie jak technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik hotelarstwa, technik spedycji, technik logistyk. To są kierunki, które są u nas od dawna, przyjęły się, cieszą się dużą popularnością. Oprócz tych kierunków mamy nowe 2 kierunki, które chcemy reklamować, które chcemy promować, bo też są bardzo fajne, atrakcyjne kierunki, szczególnie tutaj związane z rozwojem Doliny Lotniczej na Podkarpaciu, czy z turystyką związaną z Jeziorem Tarnobrzeskim. Taki kierunek jak technik turystyki wiejskiej, trochę nazwa taka wiejska, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co każdy myśli, że to na wsi się coś dzieje. To jest typowa agroturystyka, która jest bardzo popularna teraz wśród ludzi podczas spędzania czasu wakacyjnego. Oraz mamy drugi kierunek, technik terminali i portów, również wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy w tym regionie. No, mamy występy na sali gimnastycznej, młodzież zdolna z naszej szkoły pokazuje się, co tutaj robiła przez te 4 lata i nie tylko, także tam są występy artystyczne, tu w każdym sali, każdy kierunek coś przygotował ciekawego, jakiś konkurs jest, tutaj panie z języków obcych zrobią konkursy dla młodzieży, nasze koło, które działa i które chodziło po naszych instytucjach przedszkolnych przede wszystkim i uczyło dzieci udzielania pierwszej pomocy. Też wystawiło swoje stoisko. I mamy atrakcję poczęstunek kiełbaskę dzięki sponsorowi, który użyczył nam na dzisiejszy dzień tak zwanej kiełbasy wyborczej. To nie jest wyborcza, agitacyjnej kiełbasy, także żeby młodzież również to zjadła tutaj, jeżeli będą chodzić i patrzeć. Kierunek hotelarstwa bardzo przyjemną i wesołą scenkę też nagrał. Tutaj technik ekonomista też i technik agrobiznesu nawiązuje do ostatnio modnego w telewizji Rolnik szuka żony, prawda? Czyli agrobiznes, który też mamy w swojej ofercie. Technik spedytor,
technik, logistyk również pokazują atrakcyjne, fajne rzeczy, z czym się ten kierunek kojarzy. Technik architektury krajobrazu również pokazuje narzędzia, którymi się posługuje do pracy w tym kierunku i co można po nim robić. Również mamy taką salkę, która jest salką tak zwaną historyczną, pokazuje historię szkoły, bogatą historię szkoły, która już trwa 70 lat.